Czy nas słychać? To jest ważne pytanie. Dzień dobry. Słychać, dobrze. To ja wstanę, żebyście Państwo przez chwilę chociaż mnie widzieli, potem będziemy już tylko słyszeć się. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nas jest dużo i że to jest spotkanie dla Państwa i że ja je prowadzę, to zawsze mam taką koncepcję spotkania, byście to Państwo w nim uczestniczyli, bo my się z Pauliną już po pierwsze widzieliśmy, po drugie możemy sobie jeszcze porozmawiać w innych okolicznościach przyrody pięknej, prawda, i niepowtarzalnej. Także jeżeli będzie coś takiego, że będę mówił strasznie, będę zadawał strasznie złe pytania, będę opowiadał głupoty, a Państwa ciekawi coś zupełnie innego, to jest jedyna szansa. Należy krzyczeć, wstawać, mówić votum, liberum veto i tak dalej i zadawać pytania, ok? Bardzo to proszę. Chciałbym, żebyśmy wspólnie stworzyli to spotkanie. Czy Paulina, zgadzasz się na taką koncepcję? Stwórzmy to spotkanie. Amen. To w związku z tym, że jesteśmy w Krakowie, to muszę zacząć od cytatu. Pozwolę, że teraz będę takim lektorem trochę, prawda? Proszę bardzo. Zacznijmy tak. Nie nazywajcie mnie ekspertem od języka, bo nim nie jestem. Nie nazywajcie mnie miotkiem w spódnicy czy bralczykiem z cyckami, bo stawianie mnie na równi z wybitnymi językoznawcami jest sporym nadużyciem. Język jest dla mnie ważny. Lubię uczyć się języka, dowiadywać się na jego temat nowych rzeczy. Lubię, gdy ktoś kiwa głową z uznaniem, kiedy wypowiadam się o języku. Lubię otrzymywać wiadomości od widzów, w których dziękują mi za pomoc, bo dzięki mnie poprawili oceny albo wygrali konkurs. Wtedy czuję, że to, co robię, ma sens, mimo że nie jestem ekspertem i wybitnym językoznawcą. Język badam, słuchając ludzi, rozmawiając z nimi, a także czytając ich posty na portalach społecznościowych i wiadomości, które do mnie wysyłają. Czytam też przeróżne fora, choć często potem żałuję. W ten sposób analizuję polszczyznę, od kiedy zaczęłam studiować, czyli od 2007 roku. Udało mi się nie pomylić. 2007 rok. I od tego właśnie zaczniemy. Kiedy podjęłaś decyzję, że jednak zostaniesz panią psor i będziesz uczyć Polaków przez internet, czy w internecie poprawnej polszczyzny? Internet, jak wiadomo, jest takim światem trudnym, bo tam najwięcej dzieje się w słowie, ale też dzieje się i dobrze, i źle. Po pierwsze, to wzruszyłam się bardzo, kiedy czytałeś, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszałam, że ktoś czyta moją książkę, kto nie jest mną. I to tak aż mnie poruszyło. A teraz wracając do pytania. Kiedy zdecydowałam zimową porą, podczas spotkania z Radkiem Kotarskim w pewnej kawiarni, który słysząc, że trochę tęsknię za pracą z kamerą, zapytał, dlaczego nie tworzę własnego kanału. Zapytałam Radek, ale o czym? On powiedział o języku polskim, kto zrobi to lepiej. I ja mu uwierzyłam i wtedy podjęłam decyzję, dobra, robię to. I kilka miesięcy potem pojawił się pierwszy odcinek, mówiąc inaczej. I ten pierwszy odcinek to jest taki odcinek, o którym pamiętasz do dziś? Pamiętam, bo go nie lubię. Gdyż, ponieważ dlaczego? Powiedziałam tam trochę głupot. Na przykład powiedziałam coś takiego, że już poprawiłam wszystkich swoich znajomych i całą swoją rodzinę, a teraz wy, YouTube, a ty, wy będziecie moimi ofiarami. A to nie do końca tak, ponieważ nie poprawiałam personalnie nikogo. No do dziś, kiedy słyszę, że moja mama mówi w każdym bądź razie, to słowa grzęzną mi w gardle i nie jestem w stanie powiedzieć mamuś bez bądź. No nie, nauczyłam się na studiach, że nie należy tego robić. Trzeba delikatnie zasugerować komuś, że popełnił błąd i tak zawsze robiłam. A ten pierwszy odcinek to trochę taki zlepek scen za kulis. Ja po prostu śmiałam się tam z samej siebie i potem znajomi mi to zmontowali i powiedzieli, tak jest dobrze, tak jest śmiesznie, to puszczamy. No i poszło. I się zaczęło. To co zrobić w sytuacji, kiedy twoja mama z uporem maniaka mówi, kochani, już włączam komputer. Mamuś, a co masz w domu? Włączniki czy włączniki? Aha, czyli jednak teraz mam nadzieję, że coś tam mamie się włączy w mózgu i zapamięta. Na szczęście mama nie włącza. Uff. Początki były dla ciebie trudne, bo po tym pierwszym odcinku i po tych kilku pierwszych, zresztą piszesz o tym w książce, po tych pierwszych kilku odsłonach, pierwszych kilku odcinkach, no musiałeś zmierzyć się z tym, czego w internecie można się spodziewać. Czyli z tym kontaktem, który w odróżnieniu od telewizji jest dużo krótszy. Tego dystansu praktycznie w ogóle nie ma. Jak sobie z tym radzisz dzisiaj? Bo to taka trochę przygoda. Radzę, nie radzę. Mam dobrze sobie radzić? Spoko? Dobrze. Z hejtem? Tak? No, ale zobacz, bo masz dużą grupę wsparcia. Przeżywam, tłumaczyłam wam, że kiedyś miałam taki czas, że gdy
nagrywałam, to siadałam na tym krześle, na tle tych półek i myślałam, Boże, za to mnie skrytykują, za to mnie uderzą, za to do tego się przyczepią. I tak siedziałam, mówiłam, Boże, jak to teraz zrobić, żeby nie było tego hejtu. I doszłam do wniosku, że no nie, to tak nie może być, że przecież są ludzie, którzy czekają na te odcinki i już nie ma znaczenia, czy to będzie tak powiedziane, czy inaczej. Chodzi o to, żeby w ogóle ten odcinek był, żebym o czymkolwiek mówiła, byle mądrze. I teraz właśnie buduję tę twardą skórę, która mnie ochroni przed tymi negatywnymi komentarzami i pozwoli w spokoju tworzyć dla was. Dzięki. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Będę zdrowsza. Dobrze, a to jest tak, że ty myślisz o tym na co dzień, że nie wiem, sprawdzałem chyba dzisiaj rano ponad 200 tysięcy subskrybentów na twój kanał na YouTubie. Ty jakoś, czy to jest dla ciebie jakoś ważne, że aż tyle osób, czy to się jakoś tak, to cię mobilizuje, że przy każdym odcinku jeszcze bardziej zastanawiasz się i korygujesz, aha, tu się mogą przyczepić, to jest ważne, to nieważne. Tutaj raczej to jest taki śliski temat, to tym się nie będę zajmować. Akurat na to liczba subskrybentów nie ma wpływu, ponieważ kiedy ktoś mnie subskrybuje, to znaczy, że właśnie darzy mnie sympatią. I on nie czeka na to, aż się pomylę, nie życzy mi jak najgorzej, nie chce mnie krytykować, tylko on czeka właśnie na ten odcinek. Więc liczba subskrybentów ma o tyle znaczenie, że właśnie mam świadomość tego, że tych serdecznie nastawionych do mnie ludzi jest więcej i chce mi się tworzyć. I mam właśnie wrażenie, że to, co robię, no ma sens, bo jednak przyciągam tych ludzi, a nie ich odstraszam. Kiedy liczba subskrybentów zacznie spadać, to wtedy będzie problem. Jest parę rzeczy w tej książce, które mnie kompletnie zaskoczyło. Pierwsza rzecz to jest taka, że generalnie o czasie swoich studiów piszesz w samych superlatywach. To się nie zdarza. To się nie zdarza i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości, ponieważ nawet na moim roku było mnóstwo ludzi, którzy narzekali, marudzili, nie wiedzieli, co oni tu robią. To też było w pełni zrozumiałe. Ja jestem tym szczęśliwcem, byłam tym szczęśliwcem, który trafił na kierunek, który sprostał oczekiwaniom. Dostałam to, na co liczyłam, więc byłam zachwycona przez 5 lat. No, bywały trudniejsze chwile, nie da się ukryć, ale ogólnie z przyjemnością studiowałam i tęsknię za tym. O zgrozo, piszesz nawet o tym, że gramatyka opisowa to nie był najgorszy przedmiot, ponieważ mieliście bardzo fajnego profesora? Profesorkę? Nie pamiętam. Ale piszesz generalnie, piszesz o tym, że gramatyka opisowa była spoko. Tak, tak, ale trudniejszym dla polonistów przedmiotem jest chyba gramatyka historyczna języka polskiego. A z kolei mnie się to kojarzyło z fizyką, którą zawsze lubiłam, czyli zapamiętywanie wzorów, podstawianie, jery, znaczki, ślaczki. I ja sobie z tym radziłam nawet, tak, że mi pani potem gratulowała, kiedy oddawała pracę. Więc z tymi dziwnymi przedmiotami sobie radziłam. To ty skończyłaś taką specjalizację, po której nie można uczyć, tylko można pracować w mediach, dobrze to rozumiem? Tak, zgadza się. Taki niestandardowy, rozumiem, że to w ramach takiej przebudowy polskiego systemu edukacji i szkolnictwa. Trochę tak. I czego się fajnego nauczyłaś? Tego, że możesz potem patrzeć na nas, dziennikarzy, czy też na tych, którzy starają się być dziennikarzami, mówić, haha, Lidzik, błąd, haha. Na przykład, tak. Analizowaliśmy tytuły, lidy artykułów internetowych, które pojawiały się w internecie i tam było dużo do zmiany. Na przykład też pamiętam, kiedyś analizowaliśmy artykuł, który dotyczył jakiejś katastrofy, a pod spodem pokazała się reklama, czy też, no reklama chyba, artykułu o nagich pośladkach Nataszy Urbańskiej. Właśnie to był taki sygnał, że no tak nie może być. Ktoś musi pomyśleć nad tym, jak to wszystko skonstruować, bo to nie świadczy o tym internecie najlepiej. Miałaś krótki romans z korporacją. Współpracowałaś z Agorą. Czym się tam zajmowałaś? Piszesz o tym w książce, ale uściślimy to. Zajmowałam się youtuberami. Dbałam o ich zarobki głównie, więc zajmowałam się fakturami, Excelem, znaczki, ślaczki, przecinki. To skoro jesteśmy przy tej trudnej tematyce, a jakże interesującej pewnie również Państwa, czy z bycia vlogerką, vlogerem, nie wiem, którą formę preferujesz, vloger czy vlogerka? Obojętnie. Czy z bycia vlogerem, vlogerką, Pauliną Mikułą da się żyć? Czy nie wiem? Z Pauliną Mikułą da się żyć? Obecnie tak. Teraz jestem na takim etapie, że skupiłam się tylko na kanale i na książce. Zrezygnowałam już z pracy w sieci zrzeszającej youtuberów i mogę poświęcić się tylko tworzeniu i na razie jest dobrze. Jeśli tak zostanie, to będzie naprawdę cudnie.
Ty piszesz o takiej fajnej rodzinie youtuberów, którzy na samym początku podali ci dłoń, to znaczy kiedy startowałaś, cię wsparli. To też jest taki obraz, który mnie zaskoczył, dlatego że piszesz o Radku, który ci powiedział, że spróbuj, i o całej grupie osób tak naprawdę, która powiedziała, która jak wydałaś pierwsze swoje odcinki, to nagle okazało się, że oni mówią, tak, ona jest fajna, róbcie to, znaczy subskrybujcie, oglądajcie. To zawsze tak działa? Czy miałeś szczęście? Czy jesteś dobra? Czy wszystko naraz? Na pewno miałam szczęście. Na pewno miałam szczęście, ale pamiętam, że wtedy szczęściem tego nie nazwałabym, ponieważ Radek mój pierwszy odcinek opublikował na swoim fanpage'u w momencie, kiedy ja nawet fanpage'a nie miałam i nie miałam pojęcia, skąd te wyświetlenia, tak po 10, po 20 minutach, pach, 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 okazało się, że to przez Radka. Potem, no ja nie byłam gotowa na taką oglądalność, a z tak dużą oglądalnością przyszła presja. Więc kiedy Sylwester Wardenga mi mówił, że on mnie wrzuci na swój fanpage, to ja mówiłam, Sylwester, nie teraz. Ja jeszcze nie jestem gotowa na nowych widzów. Daj mi się trochę rozkręcić, trochę poczuć ten klimat. Oczywiście mnie nie posłuchał, więc no dziś jestem, śmieję się sama z siebie, że tak to wszystko przeżywałam, ale wtedy to był dla mnie realny problem. Natomiast dlaczego oni dzielili się moimi materiałami ze swoimi widzami? No, no nie wiem, pewnie z sympatii. No, pewnie dlatego, że kiedy byłam ich menadżerem, koordynatorem, to starałam się im pomagać najbardziej jak umiałam, no, ze wszystkich sił. I oni pewnie to czuli i w ten sposób mi to oddali. Mhm. Teraz jest taki moment, w którym po raz pierwszy mogą pojawić się pytania. Pytania? To może mów... No, o, jest! Wiedziałam, że będzie. To jest okej. A, póki co jest okej, jeszcze nie ma. Myślałem, że już. Tylko nie bójcie się pytać, bo wiem, że ludzie się boją przy mnie odzywać, a to jest zupełnie nieuzasadnione, ponieważ sama czasami sadzę takie babole, że aż wstyd. Więc nie będę z nikogo się śmiać, jeśli ktoś popełni błąd przy mnie. Ja wiedziałam... To czy ja Państwu, się Państwu przyznam, rzeczywiście przeczytałem te książki? Dobrze być. Naprawdę? Nie, bo teraz się złapałem, czy tą książkę, czy tę książkę. Jak zacząłem czytać książkę, Pani Linkury, no właśnie to jest ten stres, o którym chyba mówimy, to miałem taki problem, ponieważ gdzieś zaraz na początku pojawia się takie odwołanie, znaczy pojawia się kilka przykładów, które Paulina, za którymi nie przepada. No i tam wśród nich jest między innymi, że mówimy w języku polskim, często posługujemy się takim sformułowaniem małżonka, małżonek. Ja do mojej żony, czy też na moją żonę mówię najczęściej, że to jest moja małżonka, ale potem na całe szczęście odetchnąłem z ulgą, bo okazało się, że mogę mówić małżonka, gdyż używam tego jako pewnego takiego sformułowania, jakiejś takiej zabawy literackiej, bo zawsze mówię moja koleżanka małżonka, więc Dobra. To słabe było. Ale jeszcze wracając do tego strachu, pamiętajcie, że kiedy wy się boicie odezwać przy mnie, to boicie się tylko mnie. Boicie się mojej oceny, a pamiętajcie, że mnie ocenia każdy. Więc ja mam o wiele gorzej, naprawdę. I przed każdym takim wystąpieniem, czy telewizyjnym, czy na żywo, czuję ogromną presję. Więc uwierzcie mi, jesteście w lepszej pozycji. A są upierdliwcy, tacy, którzy właśnie po każdym odcinku... A się tutaj pani źle zaakceptowała. O, właśnie o tym jest mowa, ponieważ w ostatnim odcinku tłumaczyłam, na czym polegają łacińskie zwroty i tam było pro publico bono, a ja powiedziałam pro publico bono, ponieważ takie akcentowanie jest częstsze. No i oczywiście tacy nadgorliwcy mi zwracają uwagę na to, że skoro wytłumaczyłaś, że a propos akcentujemy na ostatniej sylabie, to dlaczego nie wytłumaczyłaś, że mówimy pro publico bono? Kto z Państwa jest z Krakowa? A to ja zadam inne pytanie. Kto wychodzi na pole? W tej książce znajdziecie Państwo podstawy do tego, byśmy jednak w rozmowach, że tak powiem, takich międzymiastowych, międzyregionalnych mówili, że wychodzimy na dwór. Co Państwo na to? Wychodzimy na zewnątrz. Nie! To z tyłu było klaski! Pozdrawiamy Warszawę. Bardzo serdecznie. No właśnie, jak to z tymi regionalizmami jest? Poświęcasz im spory rozdział także w książce? Mówisz o tym także na swoim kanale. No to nie jest łatwe zagadnienie, ale ja zachęcam do tego, żebyśmy rozważnie podchodzili do tego zagadnienia. To znaczy, jeżeli wyjeżdżamy ze swojego regionu i rozmawiamy z kimś, kto pochodzi z innej części Polski, no to używając sformułowania wyszłam na pole, możemy się spodziewać tego, że ktoś powie gdzie? No i teraz pytanie, czy chcemy się narażać na tego typu sytuacje, czy wolimy
nie ryzykować i wychodzić na zewnątrz, na dwór, no jak kto woli. No, byłabym za tym, żeby jednak żyć bezstresowo, ale nie mogę niczego nakazać, też zakazać, więc róbcie jak tylko macie ochotę. Natomiast też, broń Boże, nie krytykowałabym osób pochodzących z jeszcze innego regionu za to, jak oni mówią, a jest też taka tendencja, że kiedy usłyszymy jakąś dziwną konstrukcję, to od razu atakujemy. Co? Takie słowo nie istnieje, w ogóle jak ty mówisz, to nie po polsku. I wtedy ten człowiek czuje się tak jak ja, kiedy coś takiego przeżyłam, no nie wie, gdzie ma się podziać, co ma ze sobą zrobić. A to jest bardzo złe, bo to powoduje, że właśnie potem darzymy swoje korzenie niechęcią. A tu chodzi o to, żeby się pięknie różnić. Pięknie różnisz się z tymi, którzy opisują i próbują opisać fenomen polskiej szkoły, ponieważ piszesz między innymi o tym, że mamy problemy ostatnio, czy też od jakiegoś czasu, i to zauważasz, z czytaniem, ze zrozumieniem. Trzeba coś z tym zrobić, nie można tego lekceważyć i nie zwalajcie winy na szkoły. Akurat dziś w szkołach ćwiczy się czytanie ze zrozumieniem, ćwiczy się w podstawówce, ćwiczy się w gimnazjum, ćwiczy się w liceum, ale szkoła się kończy i ludzie przestają ćwiczyć, bo przestają czytać i rozumieć, a w końcu przestają rozumieć. No właśnie. Ładne to. Tak, tak, można. Kiedy czytasz, to jest sama z siebie dumna. Wydawnictwo Znak, wiem, że są tu przedstawiciele, bardzo chętnie nagram audiobook, polecam się. Chociaż nie wiem, czy to by się sprawdziło. A zupełnie szczerze, no właśnie, to, bo też dotykasz problemów związanych w ogóle z nauką, z edukacją. Sam twój vlog ma charakter edukacyjny. Trochę, jednak tak. I no właśnie, jak uczyć czytać ze zrozumieniem w związku z powyższym? Znaczy, gdzie, no bo mówisz, piszesz tutaj o tym, że w pewnym momencie zostajemy wyrzuceni trochę na głęboką wodę, no i nagle pojawia się kłopot. No, w szkołach się uczymy. Dowiedziałam się, jak jest w podstawówce, jest to. Dowiedziałam się, jak jest w gimnazjum, są te ćwiczenia. W liceum na pewno, bo przecież matura chyba teraz polega na tym, że jest to czytanie ze zrozumieniem. Natomiast potem ludzie kończą szkoły i już nie mają czasu na skupianie się nad tym, co czytają. I nad tym trzeba pracować, żeby jednak poświęcić trochę energii, żeby tekst zrozumieć. I też nie zakładać, że nasza interpretacja jest jedyną słuszną. Bo to znowu wychodzi z tego, że jesteśmy różni i różnie odbieramy różne teksty. Więc jednej właściwej interpretacji bardzo często nie ma. I takie kategoryczne wypowiadanie się na temat danego tekstu jest bardzo niebezpieczne. No ale już potem może to wynika też z tego, że ten próg wejścia w język na poziomie akademickim nagle skacze, przynajmniej dla mnie podskoczył, przyznaję to szczerze, tak o 4 piętra wyżej. No, jak tak, czytam niektóre teksty nawet teoretyczne, to jest dramat. Ja nic z tego nie rozumiem. Tu chodzi nawet o czytanie tekstów takich użytkowych, jak artykuły, jak właśnie test, który opublikowałam na fanpage'u. No, ludzie po prostu nie rozumieli pytań. Nie wiem, jak oni to robili, czy czytali nieuważnie, czy czytali i myśleli o czymś innym, ale po prostu nie rozumieli prostych poleceń i to było zatrważające. Jeżeli mówimy o czytaniu ze zrozumieniem, coraz częściej pojawiają się takie psztyczki w nos, również do szeroko pojętych mediów, dziennikarzy, też trochę o tym piszesz. Jak oceniasz to, co dzieje się w polskich mediach, w telewizji, w internecie? Dziennikarze generalnie, nie lubię generalizować, ale to jest tak, że jest lepiej, coraz gorzej, że widzisz jakieś tendencje, jak to wygląda? Ale pytasz o język? Tak. Wbrew powszechnie znanej opinii, wydaje mi się, że jednak poziom dziennikarzy jest dobry. Kiedyś o tym wspomniał profesor Bralczyk, uważam, że to prawda. Gdyby nie dziennikarze, to dziś Polacy mówiliby gorzej. Więc moim zdaniem, nawet jeśli dziennikarzom wpadka się zdarza, to i tak warto się na nich wzorować i od nich uczyć. Bardzo to miłe było, co powiedziałaś dla mnie początku. Sama prawda. A co cię denerwuje w języku? Powtórzenia, ale o tym już nagrałam odcinek, więc pewnie wiecie. No, tak, ja rozumiesz, wiesz, rozumiesz. A, dokładnie tak. No. Rozumiem, wiesz, no, rozumiesz. No, nie, jasne. Tak, no, tak, 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 tak. Rozumiesz, no jakby to powtarzanie takie rozumiesz. Nie, no, też tak można, tak, no. Rozumiesz? Jasne. No. A co was denerwuje w języku? Wziąć. Wziąć? Wziąć i ci. Jeszcze inne przykłady. Tak, żebyśmy mieli jakiś obraz sytuacji. Sprawne użycie imię słowu.
Onc, idąc, padał deszcz. Idąc, padał deszcz. Ostro. Skąd to się wzięło? Modne chyba ostatnio się robi część mowy, nie wiem dokładnie jaka. Uf. Nieodmienianie. Uf, dziewczyna. Zamiast o. Nie, to już jest stary problem. Sorry. Mnie na przykład potwornie denerwuje, mogę się przyznać, właśnie dodawanie. Teraz trochę to chyba wygasło, ale był taki moment, kiedy rzeczywiście wśród ludzi, których spotykałem, często było dodawanie na końcu zdania takiego tak albo nie. Czyli że mówiło się, opowiadał się historię i nagle tak. No wiesz, to tak było. Nie? I jakby to nic nie spełnia żadnej funkcji. A jeżeli chodzi o czytanie, to najbardziej denerwuje mnie, i to chyba jednak szkoła robi, jak się czyta wiersz albo tekst jakikolwiek, tak jak ja teraz czytałem, podkreślanie na końcu słowa, tam gdzie jest ę, wybijanie go. W myśl chyba takiej starej szkoły, że to ę było jednak obecne. Teraz to już się jest tego szkoła nie robi. Jakichś domorosłych purystów. Aha. To skoro przy purystach, bardzo lubisz radę języka naszego ojczystego? Oni są zawsze w trudnej sytuacji. W bardzo trudnej i to jest wielka odpowiedzialność. Na czym polega ich dramat? Dramat polega na tym, że oni podejmują decyzję, czy dana forma wchodzi do polszczyzny wzorcowej, czy nie. I to jest trudne zadanie. I na przykład teraz przecież powstał nowy słownik ortograficzny, gdzie są zaakceptowane słowa typu hate, selfie chyba. No i przecież oburzenie w społeczeństwie, jak to możliwe, po co nam te słowa, kiedy mamy polskie odpowiedniki? No mamy. Mamy, tak, możemy po polsku o tym opowiadać. Także mają trudne zadanie i też niestety towarzyszy im taki stereotyp ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy siedzą. Mam wrażenie, że ludzie postrzegają językoznawców jako takie leśne dziadki, które siedzą sobie i coś tam główkują. A to nieprawda, oni badają język, badają jak my mówimy, obserwują to, co się dzieje, ich zadanie jest naprawdę bardzo ważne. W tej książce znajdziemy również kilka słów, które są takimi słowami, jakby to powiedzieć, tu mam problem, jak je nazwać. Kolokwializmy? O, coś takiego, może nawet dalej niż kolokwializmy. Wulgaryzmy? No to może nie tak do końca. Ale nie, czy zupełnie poważnie, czy uważasz, że... Czy są takie sytuacje, w których tych wulgaryzmów używasz? Ty. Wulgaryzmy? No. O, pewnie, że tak. Aha, i to jest tak, że właśnie, czy można używać wulgaryzmów w sytuacjach uzasadnionych, społecznie? Można, jak można, czasem po prostu trzeba. Nie? No czasem trzeba, no inaczej człowiek się udusi. Czasem, kiedy jesteśmy w sytuacji bardzo stresującej, to taka soczysta powoduje, że wręcz fizyczną ulgę czujemy i nie możemy z tego rezygnować w tym szalonym świecie pędzącym nie wiadomo gdzie. Lepiej sięgnąć po te niż po używki na przykład, bo one są mniej zdrowe. Takie jest moje zdanie, oczywiście nikomu tego zdania nie narzucam. Nasz język jest neutralny emocjonalnie, czy jest taki, bo piszesz też o tym trochę, w kontekście do języka, mówiąc o języku angielskim, że język angielski jest o tyle fajny, że on jest neutralny. Łatwiej się trochę też w niektórych sytuacjach nim po prostu posłużyć. Jest też dokładniejszy, tak piszesz w niektórych sytuacjach. A ja mam wrażenie, że język polski jest potwornie emocjonalny, bo na przykład nawiązując trochę do tego, co powiedziałaś, no wyobraźcie sobie Państwo, że wychodzicie z zajęć na studiach, dostaliście ocenę powszechnie znaną jako niezbyt przyjemną. No i wychodzicie z egzaminu i co można powiedzieć? Ojejku, ale się zdenerwowałam. Ależ on mnie spowodował we mnie genetyczną nieprawość, prawda? Do diaska, tak? O, kurka! To też nie jest do końca tak, że angielski jest precyzyjniejszy, bo bywa, ale na przykład o tym też wspomniał profesor Bralczyk, że język polski potrafi dokładniej oddać nasz stan emocjonalny. To znaczy, jeśli na przykład pierwszy raz słyszymy piosenkę, to możemy powiedzieć, podoba nam się. Za drugim razem ona też się podoba. Dopiero za trzecim, czwartym powiemy, lubię tę piosenkę. A w języku angielskim od razu ją lubimy. Bo język
nie daje nam wyboru. Albo coś lubimy, albo czegoś nie lubimy. Więc język polski jest o wiele lepszy, jeśli chodzi o opisywanie naszych emocji, w ogóle opisywanie świata. Natomiast język angielski jest konkretny, fach. To, co my na przykład nazwiemy dress code, na przykład. Mamy jedno słowo dress code, a w języku polskim co to będzie? Wzorowy strój, strój preferowany. No musimy określić przymiotnikiem ten rzeczownik. A w języku angielskim jest jedno słowo fach i sprawa załatwiona. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I to jest super. To ja teraz użyję takiego przykładu, który nie jest mój, to jest all rights reserved dla chyba mojej żony, tak mi się wydaje, albo kogoś od niej ze studiów. Jeden z profesorek chyba miała w zwyczaju nie wypowiadać słowa nagi albo goły w odniesieniu chyba do postaci w jakiejś, nie wiem, dramacie czy w czymś tam, że nagi, tylko mówiła nie do końca ucharakteryzowany kosmologicznie. Można? Można. Ale da właśnie się? W języku angielskim byłoby trudno. No właśnie, to teraz jeszcze jedna ważna kwestia, rozdział, który bardzo mi się podobał, bo to jest taki rozdział, takie zagadnienie, wobec którego jestem bezradny i czuję się, że kroczę taką ciemną doliną i światełka nie widać, czyli znak interpunkcyjny, interpunkcja w listach i mailach. My tu mieliśmy, no, z rok temu, taką poważną debatę, czy pisząc, to nie będzie o interpunkcji, ale o mailach. Czy pisząc do kogoś mail, piszesz cześć, szanowny panie, szanowna pani, czy witam? Witam nigdy, ale poprzednie wersje, no to zależy do kogo piszę. A jak do profesora? Szanowny panie profesorze. Jego magnificencji. Coś tam. To nie. Okej, dobra. Pytania, szanowni państwo. Mówiąc inaczej pytania, czy też inaczej mówiąc pytania. Naprawdę? No to jest jedyna szansa, no. Mówiłam, że tak będzie, a Łukasz nie wierzy. O! Nawet miałem taki pomysł, żebyśmy się wszyscy przesiedli na Snapchata, Face'a albo na jakieś inne urządzenie i wtedy byśmy sobie pogadali, nie? Po co się widzieć? Ja mam pytanie bynajmniej nie językowe, poza tym proszę mnie nie recenzować, bo jestem inżynierem. Pytanie wręcz może technologiczne albo bardziej osobiste do pani. Powiedziała pani na początku, że początki funkcjonowania w internecie, dokładnie na YouTubie, to był ogromny stres i dopiero teraz buduje pani ochronę przed różnymi opiniami, mówiąc delikatnie. Więc mam pytanie, pojawił mi się to trochę jako paradoks. Czemu zdecydowała się pani na taką aktywność, która z założenia jest obarczona możliwością tego, że hejt się poleje? To jest bardzo dobre pytanie i powiem szczerze, że ja nie pamiętam, jak podchodziłam do kwestii hejtu na chwilę przed tym, kiedy zdecydowałam się opublikować pierwszy odcinek. Nie pamiętam, jakie ja miałam nastawienie, czy ja się bałam, czy ja przypuszczałam, myślę, że byłam tak pochłonięta tymi pozytywnymi opiniami innych youtuberów, że pomyślałam, że nikt tego nie będzie hejtował, bo przecież ja chcę ludziom pomagać, dzielić się z nimi wiedzą. Więc kto to będzie hejtował? No nie ma takiej możliwości. I no, wykazałam się bardzo dużą naiwnością. Więc potem życie zweryfikowało, nauczyło mnie. Jak teraz o tym mówię, to jest aż nieprawdopodobne. No ale taka byłam, no, taka byłam. A czy inni youtuberzy, którzy również nie zajmują się językiem, ale zajmują się, nawet Radek widziałem, ostatnio zrobił odcinek językowo, najczęstszy błędy. On mi często kradnie błędy, Boże. A błędy? Tematy. No właśnie, ale często youtuberzy piszą do ciebie, słuchaj Paulina, bo mam taki odcinek i potrzebuję konsultacji. Nie, nie, nie. Czasami tylko zapytają, czy tutaj przecinek, czy nie. Mhm. Ale to nie jest regularne. Mhm. Lekkostronniczy w swojej książce, wydanej rok temu, no z hakiem, bo projekt już nie istnieje, pisali o tym, ja mam w ogóle, że to jest takie wrażenie, że to do pewnego momentu była pewna tendencja, teraz postaram się zadać mądre pytanie, że ci, którzy pracują jako na co dzień jako vlogerzy, youtuberzy, no generalnie trochę szydzą sobie ze starych mediów, telewizji, prasy, radia, najbardziej chyba z telewizji, mówią, nie, my nigdy, to jest zupełnie inna przestrzeń, demokracja, krótszy dystans, kontakt i tak dalej, i tak dalej. No potem rzeczywistość to weryfikuje. A potem się okazuje, to też w Polsce się teraz dzieje, że spora część z tych najbardziej sławnych, najbardziej klikalnych
publikuje książki. Tak było w przypadku lekkostronniczych i można by tak jeszcze długo wymieniać. Czy ty miałaś, a jeśli tak, to jakie miałaś obawy związane z tym, że nagle po kilkudziesięciu odcinkach, ta-dam, książka? Przede wszystkim miałam takie obawy, które wynikały z tego, że miałam świadomość, że książka to rzecz, która zostanie ze mną do końca życia. I to jest duża rzecz, na którą jeśli się zdecyduję, to będę musiała ponieść wszystkie konsekwencje, które wynikają z napisania książki. I uważałam, że nie jestem na to gotowa. Natomiast tutaj stojący gdzieś w kącie Oskar Błachut, który znalazł się w tej książce, tak, zadzwonił do mnie któregoś dnia i powiedział bardzo otwarcie, że no może bym książkę napisała i on już ma dwa pomysły na tę książkę i kiedy możemy się spotkać, może za tydzień, może jeszcze w tym tygodniu. I kiedy spotkałam się z Oskarem, on był tak pewny tego, że ta książka powinna powstać, że ja mu po prostu uwierzyłam. I wtedy te wszystkie moje troski, obawy jakoś poszły na bok, ale no były kryzysy podczas pisania tej książki, nie będę ukrywać. Chciałbym, żebyś powiedziała nam o tym więcej. No czasami już nie wiedziałam, czy za bardzo nie rozwlekam niektórych tematów, czy może trzeba krócej, czy może trzeba inaczej, a że może zapomniałam o tym wspomnieć, może to nie będzie interesowało ludzi. No były takie trudne momenty, kiedy no, zwątpiłam. Trochę, ale dobra, o tym nie będę mówić. No ale to jest chyba taka naturalna praca twórcza. Bałam się też tego, że kiedy za 5 lat spojrzę na tę książkę, to będę się wstydziła i będę mówić, Boże, jak ja mogłam coś takiego napisać. Ale kiedy właśnie towarzyszyły mi tego typu obawy, to mój przyjaciel powiedział mi, że musisz pamiętać o jednej rzeczy. Kiedy będziesz miała tego typu problemy, to powiedz sobie, że ta książka jest napisana najlepiej, jak mogła być napisana w tym momencie, kiedy była tworzona. No teraz już byś napisała ją inaczej, ale wtedy inaczej nie mogłaś jej napisać, więc przestań się zadręczać. Ale ona konstrukcyjnie jest, mówię o książce, tak zrobiona, by ułatwić tym, którzy na co dzień no, korzystają z internetu i subskrybują mnóstwo kanałów, między innymi twój, żeby ułatwić im to czytanie. Po pierwsze, dajesz taki podręcznik, taki we wstępie jest takich kilka sposobów czytania i to mi się bardzo spodobało, że nie muszę przeczytać książki od deski do deski. Mogę otworzyć na dowolnej stronie, trochę jakbym trafiał do sieci, że każdy z rozdziałów ma takie resume, podsumowanie. To tautologia, bo przecież to samo, nie? Resume, podsumowanie. Sam się koryguję. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Długo nad tym myślałaś, żeby ta książka miała jednak trochę inną formę i by chociaż odrobinę przypominała, czy też imitowała to, co robisz na co dzień, jakby to, co jest twoim żywiołem. Nie myślałam nad tym długo, to po prostu samo wyszło. Tak, jak miałam jakiś pomysł, to pisałam. Wpadł mi do głowy temat, to go poruszałam, analizowałam. Więc kształt tej książki jest tworem, który po prostu się sam z siebie zrodził. Natomiast jakiegoś dużego zamysłu nie było. Pytania, szanowni państwo, to jest dobry moment teraz. Tak. Jest, jest, dzięki. Ja bym się chciała tak zapytać, jak wygląda takie no, zgłaszanie książki do wydawnictwa, albo jak wybrać wydawnictwo i jak to się odbywa? Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ja zgłaszałam się do wydawnictwa, tylko wydawnictwo zgłosiło się do mnie, więc ja wydawnictwa nie wybierałam. Oskar już na pierwszym spotkaniu przekonał mnie na tyle, że właściwie nie wchodziło w grę wybranie innego wydawnictwa. Rzeczywiście w pewnym momencie dostałam jeszcze dwie inne oferty, ale nie było nawet mowy o tym, że zmieniam wydawnictwo, dlatego że pomysłodawcą tej książki było wydawnictwo Znak. Więc no to by było nielojalne i absolutnie nie moje, gdybym zrobiła takie świństwo. Dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda zgłoszenie, czy też wyszukiwanie odpowiedniego wydawnictwa, jak wygląda zgłoszenie się do wydawnictwa. Przykro. A jakbyś mogła opowiedzieć troszkę o nagrywaniu Szparachu? O nagrywaniu Szparachu? Dziewczyny bardzo długo zbierały się do nagrywania tej piosenki. Długo, długo wcześniej przed nagraniem powiedziały o pomyśle, my się wszystkie o czymś się zgodziłyśmy.
No i w końcu dostałyśmy tekst. Ten tekst przeczytałam i wydawało mi się, że on będzie odśpiewywany dużo wolniej, dwa razy wolniej, więc mówię, dobra, dam radę. I w końcu przyszedł dzień nagrania, spotykamy się na półtorej godziny przed nagraniem w mieszkaniu Natalii, one puszczają piosenkę i zaczynają śpiewać. Tu. I mówię, o! Ile mamy czasu do nagrania? No, dziewczyny, półtorej godziny. Mówię, no to będzie ciekawie. Ale zaśpiewałam raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty i mówię, dobra, dam radę. I tak się spięłam sobie, że zaśpiewałam to za pierwszym razem. Oczywiście były poprawki, zaśpiewałam w końcu około 10 wersji, ale byłam maksymalnie skupiona na tym, żeby to odśpiewać i dać z siebie wszystko. I było bardzo śmiesznie, poszło bardzo sprawnie. Moja ulubiona zwrotka, naprawdę. Dziękuję, bardzo dziękuję. Natalia wymyślała tekst, to nie jest mój tekst, niestety. Ale chodzi o wszystko, o tą końcówkę. Kolejne pytanie, szanowni państwo. Tak, to ten moment już właśnie trwa, tak? Można, trzeba. Żebyście sobie państwo, żebyście się potem nie bili w piersi. Nie no, przecież chciałam, naprawdę. Spotkanie dla państwa. W razie czego, kiedy będziecie też podchodzić do mnie, to też można pytać. Zazwyczaj rozmawiam z każdym, słowo zamieniam. Oj, to dzisiaj potrwa. To dzisiaj spokojnie. Dam radę. Nie jest tajemnicą, że nie odkrywam tu żadnych znowu niesamowitych historii, że internet jest nie tylko pełen hejterów, trollingu, ale także jest dość mocno seksistowski. Ty od początku pokazujesz się jako piękna, młoda kobieta, dobrze ubrana, dobrze wystylizowana, tak się mówi? Nie wiem. No, ale wiesz, o co mi chodzi. No. Na co dzień. Okej, okay, no właśnie, ale wiesz, no mogłaś pójść w jakąś formę, nie wiem, parodii, kiczu, pastiszu. Jest spora część youtuberów, którzy takim ogniwem operują, tak? By sprzedać, mówiąc kolokwialnie, trochę swoje treści. Jeżeli tak się pozycjonujesz, no to też masz jednocześnie taki, tak się domyślam, że może być tak, że jesteś jakoś tam jednoznacznie odbierana, że no tak, no taka młoda dziunia, wiesz, no co ona może mieć do powiedzenia o języku? Czy zdarzały ci się takie historie, że jakby ktoś ci ocenia przez to, nie co masz do powiedzenia, tylko jak wyglądasz, tak, jak się przedstawiasz, no bo to jest jakaś taka sztuczna nadęta dziunia, no. Tak, po pierwszym odcinku były takie komentarze, że czego ona może mnie nauczyć, w ogóle kim ona jest, o czym ona mówi. Pewnie studiuje na pierwszym, drugim roku polonistyki, zachwyciła się, uważa, że pozjadała wszystkie rozumy i teraz będzie mnie uczyć. Natomiast teraz, kiedy już tych odcinków jest ponad 60, wszystkich filmów ponad 85, no to już głupio pisać, kto to w ogóle jest, kto ją ogląda. No bo jednak ktoś ogląda, więc już dziś nie spotykam się z taką ignorancją, że tak powiem. Wiesz, no to jednak tak, znaczy ja tak sobie wyobrażam, że jednak łatwiej mi jest przyjąć wiedzę, przepraszam, że to powiem. Od mężczyzny. To raz. Chociaż ja przyznaję szczerze, również możecie to państwo również sprawdzić, że akurat dzisiaj w programie więcej kobiet zapraszam niż mężczyzn. Natomiast, no wiesz, że to musi być pan profesor z tytułem, że to automatycznie włącza mi się, że to jest taki gwarant tego, że ta wiedza, którą za chwilę otrzymam, będzie świetnie sprzedana, jeszcze taki wysoki poziom erudycji, no a tutaj, proszę bardzo, młoda profesorka, no. W cudzysłowie profesorka. No, wiedziałam, że będą tego typu zarzuty. Może nie od razu wiedziałam, bo tak jak wspomniałam, niewiele myślałam przed, ale przyzwyczaiłam się do tego typu zarzutów. Jeśli ktoś chce mnie uderzyć, to właśnie najczęściej sięga pod ten argument, że no, profesorowi Miotkowi to ja buty mogę czyścić. I pewnie ma rację, ale czy to powód, żebym w ogóle nie zajmowała się tym, czym się zajmuję? Pytania? Inaczej mówiąc inaczej, pytania? Naprawdę? Dobra, podpisujemy! Nie, bo ja tak mogę jeszcze długo, no naprawdę. Ja wiem. A pan też. No to pan może ma pytanie. A pan przyszedł posłuchać, dobra. To, dobrze, to mogę mieć pytanie. O, dzięki. Prowadzi pani Boga. I na początku myślę, że była to trochę zabawa. Teraz to już jak sama pani nam powiedziała, to jest już bardziej praca. Czy będzie kiedyś taki moment, kiedy to będzie tylko praca i zniechęcenie w jakimś stopniu, czy raczej myśli pani, że no, zabawa. No nie wiadomo do kiedy. To chyba nigdy nie była zabawa. Zawsze miałam świadomość tego, na co się porywam. I wiedziałam, że mówię o rzeczach poważnych. I jednak należy się tym rzeczom pewne
pewna powaga, pewne oddanie, więc nigdy nie traktowałam tego jak zabawę, bardziej jako sprawdzenie siebie, jak sobie radzę przed kamerą, no ale też poważne było to, że jednak dzielę się jakąś wiedzą, no i muszę się przyłożyć, żeby nie palnąć w głupoty, co niestety czasami się zdarzyło, ale na szczęście właśnie zdarzyło, nie jest to reguła. Jeśli rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy poczuję, że to już nie sprawia mi radości, no to nie będę ciągnęła tego tylko dlatego, żeby to ciągnąć, tylko właśnie tak się zastanawiam, czy po prostu przestanę nagrywać, czy na przykład zorganizuję casting na nową prowadzącą, mówiąc inaczej, a może prowadzącego. I wydaje mi się, że zapytam o to widzów, co oni by woleli. I niech widzowie zdecydują. Dobry pomysł? Być może jest wśród was, albo prowadzący. Pewnie z krwawiącym sercem oddawałabym ten kanał, ale wydaje mi się, że nie mogę tak po prostu z niego zrezygnować i zamknąć. I nie mogę pozwolić na to, żeby on umarł. A zdarzyło ci się tak, że dzień przed planowaną emisję kolejnego odcinka jeszcze nie miałaś zamkniętej produkcji? Czy tutaj też jesteś bardzo skrupulatna i od momencie, znaczy jak wiem, że trzeba te rzeczy robić z dużym wyprzedzeniem. Planownie. Nie, ja jestem szalona, jeśli tak? O to chodzi. Potrafię jeszcze montować w dniu publikacji. Aha. Bo zapomnę jakieś planszy, jeszcze poprawiam, jeszcze renderuję. Bo jak się ciebie ogląda, to ja odnoszę takie wrażenie jako widz, że jesteś taka dość skrupulatna, dokładna. Jak jesteś w życiu? Taka. Taka i to jest bardzo złe. Przestrzegam przed taką postawą, ponieważ ona zabija, niszczy, wypala wszystko. A to nie jest tak, że jakbym przyszedł do siebie i na przykład nie postawił na twojej ulubionej serwetce, to ty zrobisz... Przepraszam cię. Nie, tak nie. Chodzi tylko o pracę, o obowiązki. Staram się być jak najbardziej profesjonalna i najgorsze jest to, że tego oczekuję od innych. A zazwyczaj to jest niemożliwe, żeby się inni odwzajemnili, ponieważ odwzajemnili tym samym. Odwdzięczyli tym samym. No bo ja przesadzam, po prostu nie mam umiaru i ja wiem, że nie mam umiaru. Nie masz umiaru, brak umiaru to szaleństwo. Co ostatnio szalonego ci się wydarzyło, przydarzyło, nie wiem. Coś jest takiego, co zrobiłaś, o co byś się nigdy nie podejrzewała? Czy możesz zdradzić? Nie, ale od Mikołaja dostałam półgodzinny lot za sterami samolotu. I normalnie sama z siebie w życiu bym się nie zdecydowała na coś takiego. Ale jeśli się zdecyduję, to będzie najbardziej szalona rzecz w moim życiu. A tak ogólnie to jestem bardzo zachowawcza, bardzo spokojna i czasami, o czym wspomniałam w książce, śmieję się, że no niekiedy moja dusza ma naście lat, ale jednak częściej ma lat 50-60. W związku z tym, że ten kontakt z twoimi subskrybentami, tymi, którzy w ogóle zaglądają na twój vlog, mówiąc inaczej, jest bardzo bliski, to chciałem zapytać, czy piszą do ciebie ludzie także w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z tematyką twojego vloga? Jeżeli tak, to o czym piszą? No bo zakładam, że jeżeli widzą pewną siebie kobietę, to mogą pisać do takiego człowieka, mogą pisać o bardzo różnych rzeczach, nie wiem, pomóż mi, jak zrobić coś, albo... Tak. Często przysyłają mi swoje wpisy na blogu z prośbą o opinię, albo pomysły na kanał z prośbą o opinię, no bo znają moją historię, wiedzą, że kiedyś zajmowałam się youtuberami od tej drugiej strony, więc pytają. Natomiast kiedyś dostałam propozycję, ktoś chciał kupić dom ze mną w środku. Czy będzie... Co duży? Dom. Nie wiem, czy mogę kupić dom z tobą w środku? Czy ten... Ktoś doczekał się jakiejś odpowiedzi? Tak, coś odpisałam, ale co, nie pamiętam. No uprzejmie na pewno, że raczej nie ma takiej możliwości. Nie jestem na sprzedaż, coś w tym rodzaju. Czujesz się odpowiedzialna za swój wizerunek na pewno. A czy z jakim wyprzedzeniem planujesz swoją karierę? Teraz teraźniejszość jest tak intensywna, że skupiam się tylko na niej. O przyszłości jeszcze za bardzo nie myślę. Myślę o tym, że w czerwcu mam urlop. Gdzie jedziesz? Do Chorwacji. Na ile? 8 dni. No to grubo. Jestem szalona! Ahoj, przygoda! Ale, szanowni państwo, jeżeli wykupicie wszystkie książki w matrasie, to Paulina pojedzie na 10.
Czy myślę, są że nawet na 2 tygodnie. A co? Raz się żyje. Ludzie się śmieją, to jest dobry moment, żeby kończyć. Tak. Szanowni Państwo, pytania jeszcze? To ostatnia szansa, taki rzut. O, jest! Od kiedy prowadzisz program, nauczyłaś wielu ludzi wielu rzeczy, a chciałam zapytać, czego ty się nauczyłaś w czasie prowadzenia programu? Nauczyłam się tego, że nie wszystkim się spodobamy i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał inną opinię i też nie możemy dążyć do tego, żeby się podobać wszystkim. Nauczyłam się też tego, że nie musi być zawsze perfekcyjnie wszystko, wystarczy, żeby było wystarczająco dobrze. I chyba to są takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście nauczyłam się mnóstwa rzeczy, jeśli chodzi o język polski. No, ja też się cały czas uczę i zgłębiam swoją wiedzę i czasami też jestem zaskoczona. Na przykład ostatnio byłam zaskoczona, albo tego nie powiem, ale byłam zasadą interpunkcji pewną zaskoczona, bo cały czas czegoś się człowiek dowiaduje, no i pewnie to do końca życia tak będzie wyglądało. A to będzie, chcemy się zaskoczyć. Ja kiedyś o tym nagram odcinek. Czwartek, 18. Dobrze, no tak, oczywiście nie w każdy czwartek. Aha. Bardzo często dostaję takie wiadomości. No ale przecież ty masz w czołówce czwartki 18, ja dziś z czwarteka nie mam, ale w każdy czwartek. Informacja o tym, że publikuję w czwartki 18 jest informacją, że nie można się spodziewać materiału ani w środę, ani w piątek, tylko w czwartek, ale czy w każdy czwartek? No gdzie jest napisane, że w każdy czwartek? Pociąg odjeżdża 15.10. Czytanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mili Państwo. Widzimy coś, czego w tekście nie ma. Co czytałaś ostatnio? Wzięłaś udział w takim projekcie, można usłyszeć, jak Paulina się śmieje. Przepraszam, zapomniałem. Boże, nie pamiętam, co czytałam. Teraz czytam Ballady o drobnym karciarzu. O! O Zborna. O! Taka mroczna, brudny bohater, niejednoznaczny. Niby go lubimy, a jednak trochę się nim brzydzimy. No dobrze, a da się coś zrobić, żeby Polacy czytali więcej? Mówię o tych, którzy nie czytają, bo Państwo wszyscy rozumiem, że należycie do tego grona, tam 25 książek, bardzo wąskiego, to jest chyba 2 czy 3%. Mam nadzieję, że pomoże przeczytanie książki jak powieść Pennaka, którą polecam wszystkim. Ponieważ Pennak pokazuje, że jednak czytanie to co innego niż to, czego nauczyliśmy się w szkole. Ostatnie pytanie, Szanowni Państwo. Już ostatnie, trzecie ostatnie. Ja nie mogę tego. No ja mam tak zawsze problem z końcówką. Las rąk, wykarczowany, dobrze. To jest dobry moment i dobry moment, żeby powiedzieć teraz, uwaga, aż wstanę, jeśli pozwolisz. Szanowni Państwo, w tej książce znajdziecie, teraz będzie reklama, poczekam. Szanowni, nie, tak zupełnie poważnie, ja się przyznam Państwu, że przeczytałem, nawet są tutaj te zaznaczenia różne. I to, co mnie zaskoczyło w tej książce, to jest również to, że ty potrafisz się przyznać do swoich błędów i to jest fajne. Już też piszesz jakby oprócz tych takich, nie chcę używać angielskiego słowa, więc muszę użyć polskiego, bo chciałem powiedzieć case'ów. Oprócz tych problemów, które poruszasz, językowych i nie tylko, no masz też dystans do siebie i to w tej książce pokazujesz i za to teraz będzie ten francuski chapeau. Szanowni Państwo, się też nauczyłam tego dystansu do siebie. Piszcie książki, vlogujcie, róbcie konkurencję, róbcie hałas teraz, Szanowni Państwo. Zazwyczaj tak to tutaj w najstarszej księgarni w Europie, czyli w księgarni Matras wygląda, Wojtku poprawnie, jeśli tak nie jest, że jest taki ważny moment, że teraz można podejść do autorki, porozmawiać, autograf, to trwa, nie wszyscy naraz, spokojnie. Myślę, że Paulina dla każdego znajdzie chwilę. No i tyle. I zapraszam na kolejne spotkania do księgarni Matras. Wielkie dzięki. Ale już pójdę, ponieważ pytałaś. Kreśka? Tak jest. Też chcesz zdjęcie. Ale to odcinek. Dziękuję. Dużo. A co? Proszę? Anita.
Dziękuję. Oby jak najwięcej takich. O. Zobaczymy. Na razie jeszcze tej do końca nie przeżyłam.